Skała Tumlin pokonała w meczu wyjazdowym 9 kolejki pierwszej grupy klasy A Grudź-Mińsk 3-0. Bramki dla drużyny prowadzonej przez trenera Grzegorza Oparę zdobywali Paweł Wija w 28 minucie, Piotr Solnica w 55 minucie, Sebastian Drogosz w 80 minucie. Po zwycięstwie Skała zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy pierwszej klasy A z dorobkiem 23 punktów. Grudź natomiast pracuje się na pozycji 6 z 13 punktami na koncie. Liderem jest Astra Suchedniów, która ma na swoim koncie 24 punkty. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!